Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się kolejnym smartfonem firmy Gigabyte. Będzie to G-Smart Aku A1. Zapraszam do oglądania. Na łamach portalu wideotesty.pl testowałem już kiedyś smartfon Gigabyte'a. Był to smartfon G-Smart Maya M1. Dokładnie tutaj będziecie mogli gdzieś zobaczyć filmik odnośnie tego telefonu i ewentualnie kliknąć i zobaczyć, jak on się prezentował. A dzisiaj mamy, można powiedzieć, kolejną odsłonę dość ciekawego właśnie smartfona Gigabyte'a. Ciekawego. To jest pojęcie oczywiście względne. Czy ciekawy, to się sami dowiecie. Ale zanim zaczniemy naszą recenzję, zobaczymy, co smartfon miał w pudełku, albo raczej ma w pudełku. Niewiele tutaj jest, oczywiście typowa, standardowa ładowarka, nawet bez tutaj żadnego loga na port micro USB, nie rozpakowywałem nawet tego, tak samo jak kabel micro USB, no i słuchawki może otworzymy, zobaczymy, jak one wyglądają. Na pewno wyglądałem na takie zupełnie normalne, dokładnie, bez jakiegoś tam specjalnego loga. Jest tylko lewy, prawy kanał i to jest wszystko. To są słuchawki douszne, jest jakaś tam żabka, jest mikrofon, no ale można powiedzieć, szału tutaj nie ma. Co jeszcze? Jakaś papierologia. Dokładnie. Instrukcje obsługi, też w języku polskim. I karta gwarancyjna. I tak by prezentował się cały zestaw smartfona czy smart. Przejdźmy może do najważniejszego, czyli do samego smartfona. Może zacznijmy od samego wyglądu tutaj. Cały smartfon jest dość nagumiony, przynajmniej jego tylna część, którą bardzo łatwo idzie, tak jak tutaj widzicie, porysować paznokciem, ale po, można powiedzieć, wytarciu tego, te rysy tutaj w jakiś tam sposób po pewnym czasie znikają. Mamy tutaj też aparat, cała bryła tego telefonu też jest taka, można powiedzieć, lekko wygięta. Na myśl mi przychodzą smartfony HTC, niegdyś właśnie produkowane, nie teraz, bo teraz HTC zachwyca swoim wyglądem. Kiedyś właśnie robiło właśnie podobne smartfony właśnie z podobnym designem i z podobnymi materiałami. Jednym to się podoba, jednym nie, ale moim zdaniem już to takie mniej modne, że tak powiem. Dzisiaj smartfonów tak już się też nie robi, choć samej bryle tutaj urządzenia nie można jakoś specjalnie nic zarzucić. Ekran oczywiście tutaj dotykowy, multitouch 4,5 calowy o rozdzielczości 854 piksele na 480, co daje jakieś 200, około 220 pikseli na cal, czyli typowa średnia półka. To nie jest żaden ekran IPS-owy, AMOLED-owy, ale TFT, co nie zmienia faktu, że dość fajnie świeci. Jeżeli chodzi o przyciski, klawisze po lewej stronie, ciszej, głośniej, u góry takie, można powiedzieć, dość ekstrawaganckie wybrzuszenie, czyli tutaj mamy wejście na kabel na słuchawki, jack 3,5 mm, wejście na kabel USB, ten troszeczkę wystający poza obrys aparat, choć nieznacznie, tylko poza obrys wystający tutaj przy tej takiej ściętej krawędzi. No, po prawej stronie włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. Na dole nie znajdziemy nic. No tutaj jeszcze nie można zapomnieć o samym głośniku. Też dość szeroki, dość przyzwoicie gra. Na samym przodzie jeszcze mamy kamerkę 0,3 megapiksela, taka dość, można powiedzieć, jak ja to zawsze mówię, symboliczna. No i trzy przyciski funkcyjne, czyli wstecz, domek, no i ustawienia, tak możemy to też nazwać, nic się jakoś tam specjalnego nie stanie. Przejdźmy może przepraszam, do samego smartfona. Mamy tutaj dość wydajną jednostkę, to jest ten czterordzeniowy MediaTek MT6589 o taktowaniu 1,2 GHz, do tego 1 GB pamięci RAM, no i procesor graficzny PowerVR SGX544MP, czyli całkiem, można powiedzieć, przyzwoita specyfikacja, nie można jakoś specjalnie zarzucić, no i sam smartfon też spisuje się, można powiedzieć, na polu bitwy całkiem przyzwoicie.
Tu widzimy wynik z benchmarku AnTuTu. Ponad 13 tysięcy punktów, to nie jest zły wynik, no i też niejako odzwierciedla tą wydajność tego urządzenia. Tutaj gry i 3D spokojnie chodzą, zresztą zaraz Wam to wszystko pokażę. System operacyjny jest tutaj Android w wersji 4.2 Jelly Bean, bez jakiejś tam, można powiedzieć, nakładki producenta. To jest to wszystko to samo, co produkuje, powiedzmy, Go Clever, ostatnio Overmax, no i właśnie G-Smart, czyli tutaj tylko dodane jakieś tam pojedyncze aplikacje, co niestety, ponownie muszę powiedzieć, niektóre opcje nie są tutaj przetłumaczone, no dość dużo tych opcji. Przy ostatniej recenzji smartfona Overmaxa, no już się cieszyłem, bo już praktycznie cały system był ładnie przetłumaczony, nawet z opcją SIM Manager, bo oczywiście G-Smart Aqua 1 obsługuje dwie karty SIM. Jedna jest oczywiście do internetu, druga jest do samych rozmów. Tutaj no, obsługuje standardu MTS 900 i 2100. Z tego co wiem, Areo 2 niestety tutaj na tym telefoniku nie pójdzie, choć mogę się mylić. Chyba muszę się dorobić tej karty Areo i po prostu sprawdzać na danych smartfonach, czy to po prostu działa, czy nie działa, żeby Was tutaj po prostu nie wprowadzać w błąd, bo po specyfikacji niekiedy po prostu dużo... Po prostu dużo dowiedzieć się nie można o tej właśnie specyficznej sieci. Słów kilka jeszcze o ekranie. Tak jak tutaj widzicie, kąty widzenia są całkiem przyzwoicie. To jest zwykły ekran TFT, ale nie wiem, czy dokładnie zobaczycie tutaj na samym dole i tak samo u góry. Są po prostu prześwity ekranu. Ten ekran widać, można powiedzieć, za tej obudowy. Bardzo nieestetycznie to też jakoś tam, można powiedzieć, wygląda. Czyli możemy tam zajrzeć pod ten ekran i zobaczyć, co tam jest. Może przejdźmy właśnie do wydajności. Może odpalimy grę, ostatnio dość popularna w sklepie Play. A może jeszcze ustawimy na full detale. Zobaczymy, czy się zetnie. Tam jakichś specjalnych zacięć tutaj nie mamy. Smartfon, tak jak powiedziałem, wydajnościowo radzi sobie dość dobrze. Nie można mu tu zarzucić. Ale ostatnimi czasy trzeba przyznać, że naprawdę już nie ma takich, można powiedzieć, słabych typowo smartfonów. Słabych smartfonów, które sobie nie radzą, powiedzmy, z internetem czy z aplikacjami. Wejdźmy może sobie na stronę wideotesty.pl. Jeżeli chcecie zobaczyć cenę tego urządzenia, zapraszam Was też na stronę wideotesty.pl. Ja tam też piszę całą recenzję pisaną, która też dużo trudu mnie kosztuje i też zachęcam chociaż do szybkiego przeczytania. Tam też oczywiście zawsze wstawiam na przykład zdjęcia poglądowe. Multitouch działa też bardzo, bardzo tutaj dobrze. Tak jak powiedziałem, przyzwoity smartfon, typowa średnia półka, nie mamy jakoś tam specjalnie nic do zarzucenia tutaj, jeżeli chodzi o wydajność. Dokładnie tak. Czyli przeglądanie internetu jest dość przyjemne. Przejdźmy właśnie jeszcze może do muzyki. Może. Tak jak powiedziałem, tylny głośnik gra bardzo fajnie. Podobnie zresztą na słuchawkach. Troszeczkę gorzej niż na samym Overmaxie, który ostatnio testowałem. Ale tylny głośnik jest fajny i nawet po wrzucaniu tego na blat, na biurko, wszystko fajnie słychać. Mamy też oczywiście jeszcze equalizer i też już widzimy tutaj, też część nie jest przetłumaczona. Ale equalizer jak najbardziej działa. To jest taki typowy właśnie androidowy. Weźmy, zobaczymy jeszcze aparat. Takie zdjęcie poglądowe. Aparat nie najgorszy, 5,3 megapiksela z wbudowanym autofokusem. No i te zdjęcia wychodzą całkiem fajnie.
możecie zobaczyć już. Dobry autofokus i naprawdę nie widać jakiegoś specjalnego ziarna. Trzeba przyznać, że aparat 5-megapikselowy to jest plus tego urządzenia. Dobrze, no w sumie to wszystko powiedziałem ogólnie o wydajności, która jest dość dobra. 4-rdzeniowa jednostka, do tego 1 GB pamięci RAM. Aha, jeszcze tutaj w budowanej pamięci mamy 4 GB, oczywiście z rozszerzeniem na kartę micro SD do 32 GB. Tutaj dokładnie możecie też zobaczyć wejście właśnie na tą kartę SD. No i tutaj mamy wejście na te dwie karty SIM, tak spod spodu. Jedno. Ta lepsza, można powiedzieć, karta wchodzi niżej, ta zwykła GSM-owska schodzi wyżej. No i bateria 2000 mAh, która starcza na takie dobre 36 godzin takiego działania, czyli półtora dnia. Takiego przyzwoitego po prostu działania, cały czas 3G włączone, jakieś gry, trochę muzyki, internet, jakieś tam 15 minut rozmów i kilka SMS-ów, czyli jakiegoś tam szału nie ma, ale też tragedii też wielkiej nie ma. Od typowy średniak. I cały czas to powtarzam, to jest typowy średniej klasy telefon, który no, nie zachwyca praktycznie niczym, ale też nie ma jakichś tam specjalnych tych słabych punktów. Słabym punktem to jest, można już powiedzieć, taka dosyć już niemodna obudowa. Ekran taki zwykły TFT, który też jakoś specjalnie do minusów nie możemy zaliczyć. Dobrze, że to wszystko jest też oparte na MediaTeku, na Cortexie A7, więc tak jak powiedziałem, multimedia też raczej się nie zawiedziemy. Więc moim zdaniem smartfon za... nie kosztuje, można powiedzieć, 300 zł, więc tutaj będzie miał bardzo ciężko, jeżeli chodzi o konkurencję, nawet jeżeli chodzi o te chińskie, takie typowo, w cudzysłowie, też jest oczywiście chiński, ale właśnie chińskich Overmaxów, GoCleverów i MyPhone'ów, które chyba najlepiej wypadają właśnie w tych zestawieniach. Dzięki za oglądanie. Tak jak powiedziałem, wchodźcie na stronę wideotesty.pl, tam będziecie mogli sobie zobaczyć zdjęcia i moją recenzję. Wchodźcie też na Facebooka, lajkujcie nasz profil, jeżeli nie pamiętacie, tam też się pojawiają materiały, niekiedy w pierwszej kolejności, zanim pojawi się recenzja. Jest oczywiście jeszcze też forum. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!